Kochane dzieci i dorośli, witam Was ponownie bardzo serdecznie na moim kanale, kanale Lindusia Czyta i zapraszam Was na mój pierwszy filmik z czytaniem. Oczywiście uprzedzam, że pewnie nie obędzie się bez błędów, ale ponieważ robię to na żywo, wszystko jest możliwe, więc proszę o wyrozumiałość. Akurat dzisiaj pomyślałam, że zaproszę Was na ten oto wierszyk, czyli Lokomotywa Juliana Tuwima. Jakżeż nie przypadać za tym oto cudownym wierszykiem. Ok, przechodzę do dzieła. Mam nadzieję, że Was nie zanudzę. Lokomotywa. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pod niej spływa tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch, jak gorąco. Uch, jak gorąco. Puf, jak gorąco. Uf, jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel nie wsypie. Wagony do niej podoczepiali, wielkie i ciężkie, z żelaza, stali i pełno ludzi w każdym wagonie, a w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy, siedzą i jedzą tłuste kiełbasy, a czwarty wagon pełen bananów, a w piątym stoi sześć fortepianów, w szóstym armata, o, jaka wielka! Pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy. W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy. W dziewiątym same tuczone świnie. W dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze 40. Sam nie wiem, co się jeszcze w nich mieści. Lecz choćby przyszło 1000 atletów i każdy zjadłby 1000 kotletów i każdy nie wiem, jak się wytężam, to nie udźwigną taki to ciężar. Nagle gwizd, nagle świst, para, buch, koła, wruch. Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach ospale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem i kręci się koło za kołem i brygu przyspiesza i gna coraz prędzej i dudni i stuka łomoce i pędzi. A dokąd, a dokąd, a dokąd? Na wprost! Po torze, po torze, po torze, przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las i śpieszy się, spieszy, by zdążyć na czas. Do taktu turkoce i puka i stuka, to tak, to tak, to tak, to gładko, tak lekko, tak toczy się w dal, jak gdyby to była piłeczka, nie stal, nie ciężka maszyna, zziajana, zdyszana, lecz fraszka, igraszka, zabawka blaszana. A skądże to, jakże to, czemu tak gna? A po co to, co to, kto to tak pcha? Że pędzi, że wali, że bucha, buch, buk? To para gorąca wprawiła to w ruch. To para, co skotła rurami do tłoków, a tłoki kołami ruszają z dwóch boków i gnają, i pchają, i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy i koła turkocą i puka i stuka, to tak, to, tak, to, tak, to. To tyle! Czyż to nie jest cudowne? Na razie.